Nareszcie lato, a wraz z nim piękna pogoda, dłuższe dni oraz pora na wakacyjne plany. Przedstawiamy wakacyjne pożyczki. Oferta, dzięki której możesz otrzymać do 5000 dolarów na tylko 3,5%. Zamiast odkładać urlop, odłóż wysoko oprocentowane karty kredytowe i skontaktuj się z nami. Nie czekaj, nasza oferta kończy się 31 sierpnia. Podróże to nie tylko odkrywanie i doświadczanie nowych miejsc. Podróże powodują, że mamy okazję bliżej poznać samych siebie. A jeśli podróżować, to tylko z Polimexem, który oferuje bilety, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki grupowe, rejsy oraz w czasy all inclusive. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej promocji i powiększ swoje oszczędności o 2,5%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. W miniony poniedziałek, 7 sierpnia, wyruszyła kolejna, 35. już polonijna piesza pielgrzymka z Toronto do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Fotofelieton przygotował ojciec Józef Cisło, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Pielgrzymkę rozpoczęła tradycyjnie msza święta, koncelebrowana przy ołtarzu polowym obok kościoła świętego Patryka w Brampton. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga, ojciec Janusz Błażejak, będący przewodniczącym konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. Mszę świętą z udziałem około 400 osób koncelebrowali m.in. opiekun duchowy pielgrzymki, wikariusz w parafii świętego Maksymiliana Kolbe, ojciec Wojciech Stangel, który od września rozpocznie posługę kapłańską w parafii świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton, nowy wikariusz w parafii świętego Maksymiliana Kolbe, neoprezbiter ojciec Paweł Pilarczyk i pełniący posługę w prowincji Yukon ksiądz Krzysztof Szwagrzyk. Natomiast pielgrzymów spowiadali dwaj misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, ojciec Józef Cisło, rektor seminarium misjonarzy oblatów Obrze i ojciec Roman Majewski, misjonarz z Madagaskaru. Jak zwykle wśród pielgrzymów są całe rodziny i pojedyncze osoby udające się do Midland samotnie lub w gronie przyjaciół. Niektórzy brali udział w pielgrzymce już kilkakrotnie, inni zaś postanowili podjąć to wyzwanie po raz pierwszy. Tak właśnie uczyniła grupa pątników z parafii świętego Augustyna z Canterbury w Toronto, udających się w drogę wspólnie z proboszczem Jose Signorellim i trzema siostrami zakonnymi. Jak co roku na pielgrzymi szlak wyruszyła też misjonarka Chrystusa Króla, siostra Karolina Szymkowiak z parafii świętego Maksymiliana Kolbe. O bezpieczeństwo pielgrzymów dba liczna obsługa techniczna, zapewniająca również logistykę wydarzenia. Zakończenie 35. polonijnej pielgrzymki do Midland nastąpi jutro. Uroczystej mszy świętej odpustowej o godzinie 11.30 w Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich przewodniczył będzie ksiądz biskup Wiesław Śpiewak z diecezji Hamilton na Bermudach.